Zostały tylko 3 dni. 13 października 2023. Data wybrana przez naszą Matkę z Nieba do ujawnienia boskiego znaku. Niedawno zamieściłem tu na kanale wideo dotyczące objawień Matki Bożej Ojcu Oliveira i otrzymałem wiele komentarzy z pytaniami. Jaki będzie ten znak? W jaki sposób nasza Matka z Nieba pokaże ten znak? Ojciec Oliveira ujawni to publicznie? Poza tym zauważyłem wiele błędnych interpretacji tego tak istotnego tematu, ponieważ wielu fałszywych proroków wykorzystuje fakt, że data zbliża się coraz bardziej, aby wywołać jeszcze większy niepokój i strach. Jak wspomniałem kilka dni temu, opublikowałem wideo wyjaśniające wszystkie objawienia Matki Bożej i proszę, abyś również uważnie je obejrzał. Wideo dzisiejsze ma na celu wyjaśnienie jedynie znaku, który Matka Boża obiecała Ojcu Oliveirze na 13 października 2023 roku, aby pomóc zrozumieć wszystkim. Przede wszystkim przypomnę krótko, jak doszło do spotkania Ojca Oliveiry z Matką Boską i jak, pośród licznych objawień i wskazówek, Panna obiecała znak. Następnie przedstawię relację zwiastuna Łukasza Gelasio, po czym dokładnie wyjaśnię moje spojrzenie na tę sprawę. Ale najpierw proszę, żebyś zasubskrybował ten kanał i włączył dzwonek, ponieważ gdy tylko otrzymam jakiekolwiek informacje dotyczące tego znaku, podzielę się nimi w filmie na tym kanale. Jeśli nie jesteś subskrybentem, możecie to ominąć. Spotkanie. W dniu 17 czerwca 2023 roku, około godziny 3 rano, ksiądz, ojciec Oliveira, poczuł, że powinien udać się do kaplicy. Usiadł przed obrazem Matki Bożej Fatimskiej i zaczął otrzymywać wewnętrzną inspirację, notując ją w swoim zeszycie. Otrzymana wiadomość uporządkowała i uzupełniła intuicje, które stopniowo dochodziły do jego serca. Panna Maria prorokowała, że w październiku rozpocznie się okres wielkiej uczy, zapowiedzianej w swoich objawieniach, związany z trzecim tajemnicą fatimską. Zapowiedziała nasilenie konfliktu, nowe katastrofy naturalne, choroby fizyczne i zło duchowe. Przedstawiła również sposoby na radzenie sobie z uczy, a są nimi korzystanie z sakramentaliów, adoracja eucharystyczna i odmawianie różańca świętego. Prosiła o modlitwy za kapłanów, biskupów i papieża. Zachęcała wszystkich do odwagi i obiecała troszczyć się o wszystkich. Ujawniła także inne bardzo ważne fakty, ale zażądała, aby ta część przesłania została pokazana tylko 3 świadkom. Nie wyjaśniła powodu, ale dała do zrozumienia, że w przyszłości będzie to część jakiegoś zadania. W końcu poprosiła nas o przeczytanie Księgi Syracha, rozdział 18, wersety od 7 do 14, które mówią: co to jest człowiek i jaki jest jego cel? Jakie zło albo jakie dobro może uczynić? Długość życia ludzkiego to najwyżej 100 lat. W dniu wieczności te krótkie lata zostaną policzone jak kropla wody z morza, jak ziarnko piasku. Dlatego Pan okazuje cierpliwość dla ludzi i rozlewa nad nimi swoje miłosierdzie. Widzi, jak bardzo jest złudne ich przekonanie i poznaje, że ich koniec jest żałosny. Dlatego traktuje ich z całą łagodnością i ukazuje im drogę sprawiedliwości. Litość człowieka dotyczy jego bliźniego, ale miłosierdzie Boże obejmuje całą istotę żywą. Pełen współczucia, Bóg naucza ludzi i karci ich jak pasterz swoje stado. Łaskawy jest dla tych, którzy przyjmują nauki Jego miłosierdzia i starają się wypełniać Jego przykazania. Ten biblijny fragment przywołany przez Matkę Bożą opowiada o miłosierdziu Boga, które jest obecne w doskonały sposób, nawet w chwili Jego karcenia. Jest to wyraz zaufania i wdzięczności wobec Najświętszej Matki, która podobnie jak była przy swoim Synu w czasie męki na krzyżu, będzie z nami w czasie wielkiej uczy. Będziemy w stanie przetrwać ten okres właściwie z miłością i odwagą. Triumf niepokalanego serca jest bliski. Teraz skupimy się na fragmencie, który podkreśliłam, gdzie Matka Boża mówi księdzu Oliveira, że 13 października 2023 roku da mu znak. Oto relacja samego księdza Oliveiry. W dniu 13 października dam ci znak, o który prosiłeś. Dlatego pokazałem ci tę datę. Otrzymałem od Boga misję strzeżenia wraz ze świętymi aniołami, których Pan postawił do mojej służby, wszystkich tych,
którzy powierzyli mi swoje życia. Drogi bracie i siostro, chcę jasno podkreślić, że nie wiemy w jaki sposób i w jaki sposób ten znak się ukaże. W mediach społecznościowych krążą pewne spekulacje, ale nawet ksiądz nie ma tych informacji. Tylko 13 października 2023 roku to się dowiemy. W cytowanym fragmencie ksiądz Oliveira prosił Matkę Bożą o znak i niebiosa potwierdziły, że tego znaku udzieli mu 13 października. Przypadkowo ta data przypada na rocznicę ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie, kiedy miało miejsce cudowne zjawisko Słońca. Po przyjrzeniu się temu boskiemu znakowi, ksiądz Oliveira zdecyduje, czy jest owocny i ważny do publicznego podzielenia się nim dla dobra dusz za pośrednictwem swojego jedynego rozmówcy, Łukasza Gelasio. Dla tych, którzy mają wątpliwości, czy przeżywamy okres wielkiej uczy, wystarczy uważnie obserwować wszystko, co dzieje się w tym miesiącu. Niestety, znaki staną się jeszcze bardziej widoczne dla tych, którzy mają zakryte oczy, odmawiając dostrzeżenia rzeczywistości i ignorując istnienie naszego Pana. Przypominam wszystkim, drodzy bracia i siostry, aby unikać zamieszania i zniekształceń, które krążą w internecie. Podkreślam, że jedynym rozmówcą księdza Oliveiry jest Łukasz Gelasio i nie ma zaangażowanej innej osoby. Naszym jedynym obowiązkiem jest zachowywanie uwagi i coraz częstsza modlitwa. Dlatego zintensyfikuj swoje przeżycie przesłań zgodnie z prośbą Matki Bożej, wizyty u Najświętszego, adoracja różańca, korzystanie z sakramentaliów i wszystko, co zawarte jest w przesłaniu. Pamiętaj, że na kanale jest film pokazujący to przesłanie. Pomóż udostępnić ten film o znaku i mimo, że wiemy, że zostanie ujawniony tylko księdzu, czekajmy na znak z wiarą, z nadzieją, że zostanie z nami podzielony w późniejszym terminie. Powtarzam. Zostanie to zrobione za pośrednictwem oddanego rozmówcy, Łukasza Gelasio. Unikajmy zamieszania i wierzeń w innych ludzi. Kontynuujemy naszą misję apostolską, zjednoczeni w miłości do świętych serc Jezusa i Maryi, zawsze pod opieką Archanioła Michała. W tym momencie módlmy się razem, aby to wszystko szybko się skończyło i aby miłosierdzie Boże się objawiło. Nasza Najświętsza Matko, oręduj za wszystkimi naszymi najbardziej pilnymi intencjami w tym momencie, gdy zaczniemy jasno ten okres ucisku i ochraniaj nas aż do triumfu świętych serc, a potem do drugiego przyjścia Pana Jezusa. Chwale i majestacie. Amen. Teraz na Twoim ekranie pojawia się film, w którym wyjaśniam pełne przesłanie Matki Bożej dla księdza Oliveiry. Kliknij w film i oglądaj uważnie do końca. To ważne. Matko Boża, Królowo Pokoju, oręduj za nami i za pokój na świecie. Dziękuję.